Siemaneczku, ziomeczki, z tej strony Szybki Banan. Witam was serdecznie w kolejnej prezentacji wojowników VS Potwory 2. Dziś będę prezentował wam najlepszą klasę wojowników na chwilę obecną, dlatego myślę, że nie będziecie zaskoczeni, jeśli wam powiem, że to jest bardzo podobna klasa zbliżona do Boga. Jest to Wszechmogący. Najpierw przeczytajmy o niej sobie trochę. Profesję. Witaj wojowniku, pohandlujmy. Tak, Wszechmogący to najsilniejszy z wojowników, który zstąpił z niebios, aby walczyć z siłami zła. Posiada magiczne umiejętności i doskonałe uzbrojenie. Tak więc przywołamy sobie Wszechmogący. Tak jest, troszeczkę dłuższa komenda, bardzo ładna ikonka. Klikamy prawym, zamieniamy się Wszechmogącego. I co my mamy? Mamy bardzo podobne umiejętności do Boga, w sumie niemalże takie same. Mamy szafirowy set, ja sobie kliknę na nim prawym, pyk, rozpakowaliśmy go i jest on tutaj, szafirowy, buty. Nie jest to anielski set, ale generalnie prezentuje się tak samo jak set VIP-owski, dlatego no nie ma tak, że VIP-owie mają troszeczkę łatwiej niż na przykład zwykli gracze, którzy mogą odblokować sobie ten set również za dolary w grze, więc ja sobie nałożę ten set na siebie na chwilę. Co mamy tutaj prócz seta? Prócz seta mamy Ostrze Chwały. Ostrze Chwały jest to miecz niezwykle fajny, niezwykle silny w porównaniu do zwykłego miecza wojownika. Mamy Armagedon, który jest wam doskonale znany. Mamy wysoki podskok, który pozwala nam niemalże jak wortek odbijać się i lecieć przed siebie. Co jeszcze mamy? Mamy tutaj smacznego banana, magiczny eliksir, który oczywiście oba przedmioty nas wzmacniają, gdy jesteśmy głodni. Mamy 64 miksturki expa, które pozwalają nam wzmocnić jeszcze jakoś dodatkowo jakieś przedmioty. Mamy magiczne bloki i kryształowy magazyn, który możemy dzielić się przedmiotami z jakimiś innymi graczami. No i dobra, Armagedon znacie, jeszcze wam puszczę tutaj. Boom. Masakryczną wiązkę Armagedona. Armagedon możecie tradycyjnie używać co minutę 40. Miecz Chwały również znacie. Jeśli chodzi o Boga, to jest wszystko. Myślę, że dużo się nie rozpowiadam. Nawet nie Boga co Wszechmogącego, ponieważ jest to bardzo, bardzo klasa zbliżona. Zastanawiałem się, czy nie wprowadzić tutaj jakichś dodatków, zmian i tak dalej, ale uznałem, że ta klasa jest akurat tak dobrze wyważona. Nie jest za silna, nie jest za mocna, znaczy inaczej, jest bardzo mocna, ale ona ma być najlepszą z wszystkich klas, tylko też nie tak silną, aby pozwoliła nam na zawsze na wygraną, a nie jest tak na szczęście, bo potwory bardzo często właśnie wygrywają. Mimo wszystko myślę, że każdego celem będzie odblokowanie sobie tej klasy, aby posiadać te wszystkie ciekawe przedmioty. No i chyba jeśli chodzi o prezentację klas zablokowanych, jest to ostatnia klasa, którą właśnie wam prezentuję, jeśli chodzi o wojowników. W jakimś kolejnym odcinku na pewno gdzieś pojawi się opis wszystkich przedmiotów specjalnych, które można odblokować za dolary w grze lub za SMS-a, zamawiając przedmioty właśnie specjalne. Tak więc dzięki serdecznie za obejrzenie tej prezentacji. Myślę, że nie było to nic dla was zaskakującego, ale wam pokazałem, jak to wygląda. Zmianą w tej klasie na pewno jest ilość buteleczek expa oraz na przykład odporność przed ogniem. Krótko mówiąc, Bóg nie potrafi być podpalony. I fire. Oczywiście rozważałem dodanie mu dodatkowych umiejętności typu na przykład brak upadku upadku z wysokości, gdzie byłoby to dosyć logiczne w sumie dla klasy Wszechmogącego. Jednakże nie chciałem zbytnio przesadzić, nie chciałem zrobić z klasy Boga klasy już zbyt OP, dlatego pozostawiłem ją właśnie w takiej formie, że jest odporna przed smoczym ogniem, jest odporna przed atakami ognia, ale mimo wszystko obrażenia od upadku będzie dostawać normalnie. Zobaczcie, wlecę sobie trochę wyżej, wyłączę flya, pyk. I dostałem obrażenia normalnie, więc no pod tym względem Bóg jest akurat śmiertelny. Z mojej strony to będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia na serwerze. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Cześć. No, what are you waiting for? Do it!